Witam. Dzisiaj chciałem pokazać wymianę łożysk w silniku. Już mówię jaki. Bierzemy sobie silnik. Się nazywa ten silnik EBM Past UK. To jest silnik od wentylatora, który się jest od centralne, jak to by można było powiedzieć, wentylacja domowa, czyli wyciąga z ubikacji, z kuchni, spod prysznica cały ten syf, a wprowadza do wszystkich pokoi świeże, nowe powietrze. I już zaraz mówię, tylko znajdę, bo już nie pamiętam. Nie przygotowałem się ze wszystkim. Muszę sobie znaleźć dom. Pokażę zaraz na zdjęciu, jak to wygląda, cały ten pudło, które właśnie operuje. To jest firmy Titon. O, tak myślę, że będzie widać. A zaraz przyciemnimy troszeczkę może światło. O, Titon HRV1Q+. W środku są dwa silniki. Są dwa silniki w środku tej samej mocy, czyli one mają, są na 220, 200, przepraszam, 230, 1 do 0,3 ampera. To jest coś tu opisane, to jest 41 W IP44 2200 obrotów na minutę, 50 Hz. Oczywiście kupiłem drugi, troszeczkę mocniejszy, 42 W, żeby był jako pierwszy wentylator, no ale nieważne. W nich bardzo często siadają łożyska. I żeby te łożyska wymienić, jest to dość banalne, bo myślałem, że będzie bardziej skomplikowane. Okazuje się, że no nie są aż tak bardzo skomplikowane. Ładnie to można sobie jeszcze wkleić. Spróbujemy to ładnie. W tym pierwszym silniku bardzo ładnie mi odeszło. Z jakichś tam większych problemów. O. Staram się nigdy nie obcinać tych naklejek. Z tego względu, że one później same się odklejają i powoduje to, że jakbyśmy kiedyś jakieś części potrzebowali czy coś, to lepiej mieć po prostu oryginalną naklejkę. O, tak to wygląda. Dobrze, w pierwszej kolejności odkręcamy sobie tą malutką śrubkę i już zaraz powiem, na jakie torksy są. To jest T10 nam potrzebny torks i torks T20. Bierzemy sobie teraz. Tu mam jedno i później raz, dwa, trzy, cztery. Mamy. W pierwszej kolejności odkręcamy od tej czarnej obudowy. Raz. Dwa. To są takie długie śrubki. I wyciągamy to do góry. Bo to jest tylko na wsówkę taką. Tu nie ma żadnych. Całe te kable sterujące razem z zasilającym, one są tylko i wyłącznie wciśnięte w kostkę. Zaraz pokażę, jak mi wyjdzie to. O, tak to wygląda, takie złącze. I tu są zatopione. Mamy 230 V zasilanie plus do tego sterowanie z płytki obrotami i tym wszystkim. Dobrze, na razie sobie to odkładamy, bo nam są te kable niepotrzebne. Następnie przechodzimy, bo ten silnik tak to wygląda. O, i on się kręci. Słychać nawet, jak łożyska już huczą. Więc rozkręcamy sobie na spokojnie to. Raz. Dwa. O. I teraz nam zejdzie cała ta obudowa. Pyk. Pięknie. I tu mamy trzy bolce. Raz, dwa, trzy. Do sterowania tym silnikiem. I one wchodzą. Raz, dwa, trzy. Więc jak będziemy składać,
to nie ma możliwości pomylenia się. Po prostu one muszą te trzy bolce sterujące cewką, znaczy elektromagnesem, a zarazem cewką, bo to jest na zewnętrznej części, zaraz pokażę, jest magnes, a ta wewnętrzna to jest cewka. Inaczej tego nie wsadzimy. Jakbyśmy inaczej wsadzili, to te nie będziemy mogli wcisnąć. To sobie odkładamy zawsze, najlepiej jak już będziemy składać, porządnie sobie to ładnie oczyścić, bo tu idzie uszczelka, tą co widzimy gumową, to ładnie to ściągnąć, oczyścić sobie i ten. Ja to później będę robił, na tą chwilę wam chcę pokazać. Zdejmujemy sobie ten pierścień, który tu jest zasłaniający łożyska i tu mamy dostęp do łożysk już. Czyli potrzebujemy takiej kombinereczki, wkładamy, rozszerzamy pierścień. Bo robiłem nożyczkami, ale może się uda tym rozciągnąć. No właśnie, chyba się nie uda tym, tylko będzie trzeba wziąć nożyczki, ale jeszcze zaraz zobaczymy, spróbujemy jeszcze czymś innym, sekundkę, teraz ściągnąć, muszę zrobić takie sztuczki. A jak nie, to na sekundkę was przeproszę i szybko polecę po nożyczki. Chyba nie da rady, chyba trzeba wziąć nożyczki małe. Sekundkę. Światełko nagrywa się, nagrywa dobrze. I teraz wkładamy, bo tu jest, o, może przybliżę, może wyłapie mi kamera, o, taki pierścień, który rozszerzamy i go zdejmujemy z łożyska. O, wkładamy sobie małe nożyczki, rozpieramy. Na złość przy kamerze, kurde, nie chcę to zejść, ale zaraz poradzimy z tym. No jak na złość faktycznie, kurde, nie chcę iść. Pincetkę wziąć, jednak kurde, nie podejdę tu. Wcześniej ładnie złapałem i ładnie mi odeszło w tym pierwszym silniku, ale powinno nam. Taki pierścień jest. O, czekajcie, pokażę wam tutaj przy przybliżeniu. O, dokładnie taki pierścień. Podkładamy sobie ten pierścień, żeby go nie zgubić. I już nam to wszystko ładnie wychodzi. Proszę bardzo. I to są te łożyska. Tu jest jedno łożysko, a tu jest drugie łożysko. I o czym właśnie mówiłem, zaraz pokażę. Mianowicie tu mamy pierścień magnetyczny, czyli jak wsadzimy pincetę, no to nie jakoś bardzo mocno, ale trzyma.
To jest z reguły troszeczkę porzewiałe, więc najlepiej to sobie poczyścić ładnie, tylko trzeba uważać, bo to są takie odważniki, takie klamry zakładane. I czasami jest na dwóch stronach, czasami jest tylko na jednej stronie. Tu akurat mam na tym, czyli na tej i na tej. Na tej i na tej części, tak, tu jest jeden, a tu jest drugi odważnik. Delikatnie to ładnie oczyścić, odtłuścić i sobie prysnąć jakimś lakierem, żeby po prostu to no, na dłużej starczyło, żeby nam znowu za jakiś czas nie zardzewiało tak szybko. Dobrze, i teraz jak mamy to już wyjęte, to zostaje nam te dwa łożyska, żeby teraz wyjąć. I te łożyska z reguły nie są jakoś tam bardzo mocno osadzone. I zaraz wam pokażę, bo one nawet w miarę luźno wychodzą. Już prawie wyszło. To nawet jak w śrubę jakąś sadzimy czy coś, może wypchniemy tego. O, widzę tu. W tą stronę. O, ach, już wypadło nam jedno łożysko. A drugie możemy sobie wypchnąć w tą stronę. Ciach. Na początku myślałem, że jakiś może ściągacz będzie mi potrzebny do tych łożysk. Już to tak różnie bywa. I tak jak mówię, tu mamy już w tym momencie. I tak, i łożyska to są NGK tu. Przepraszam, nie NGK, tylko NMB. Ale tak dobrze mówię? Tak. Akurat te są troszeczkę inne. O, i to jest 6204 czy 6262, tak? Zaraz zobaczymy, poczekajcie, bo nie pamiętam dokładnie, ale tu będę miał na drugim starym łożysku, tylko muszę, czy tam na górze zostawiłem? 626Z, o, dokładnie. Tak, 626 i tu mam innej firmy, tu mam innej firmy. Tu mam na przykład Japan NSK łożysko. O, i tutaj widzimy 626Z. I tutaj tak samo jest, tylko innej firmy. Dobrze, to te łożyska, one odpadają, bo to już są stare łożyska, które się huczą. A to zamówiłem sobie nowe łożyska. Zakładamy nowe łożyska, prasując je delikatnie, do samego końca wpychamy, bo one mają tu takie swoje ograniczenie, one dalej nie wejdą już do środka. O, tu już jest to. Teraz ja tylko przetrę sobie, mam tu jakiś kawałek papieru, nie, szmatę mam, teraz szmatką przetrę. A jak będziemy rozbierać, już pokażę. To trzeba zwrócić uwagę, bo to jest taki pierścień dystansujący. O, on jest taki a la sprężynka. O. I on powoduje to, że jak dociśniemy łożysko, tego to jest taki delikatny, taka lekka amortyzacja. Lepiej sobie wszystko przetrzeć. Tak, żeby było czyściutkie, suche. O. To nawet się troszeczkę zaczęło przygrzewać. To łożysko chyba troszkę ciężej pracowało. Bo tak jak widzicie, to jest taka czarna obwolutka. No więc już łożysko już było na wykończeniu. Dobrze, składamy. O, widzicie, jakie magnes jest? Zobaczcie, jak odbija. Sobie wyrównuje środek. Tego. No i tak jak mówię, zakładamy to, uszczelkę poprawiamy. Ja tak i tak to będę jeszcze raz rozbierał, bo będę chciał to oczyścić i pomalować, ale chcę wam pokazać, jak to się składa teraz w drugą stronę. Zakładamy sobie ten pierścień. O, już siedzi sobie pierścień. Zakładamy klips zasłaniający łożysko. Zakładamy, tak jak mówiłem, mamy trzy otworki, tu, tu i tam, więc układamy
w stosunku do tych pierścieni. Tak będzie. Tak, tak. O, i już nam weszło na swoje miejsce. I teraz skręcamy. W pierwszej kolejności skręcamy te dwie śrubki na zewnętrznym. Ze względu takiego, że tu będziemy mieli kabel zasilający. Kręcimy najlepiej troszeczkę do tyłu, żeby on wszedł w swój gwint. Nie kręcimy od razu na siłę. Czyli cofamy. Jak delikatnie nam tyknie, to znaczy, że już śruba się naprowadziła na swój otwór. I wtedy zakręcamy. Teraz dokładamy kabelek. O, wciskamy, żeby on nam tu wszedł w swoje miejsce. A przycięliśmy. O. Jeszcze docisnąć tą kostkę, żeby ona doszła do siebie. O. I nie mocno dokręcamy tak z wyczuciem. Tak liczymy 25 Nm, 20, może 15, bo tu jest jednak część plastikowa, żeby nam nie pękła. Po czym, mówiąc, naklejkę naklejamy i skręcamy. Ostatnią śrubkę. O. I taka procedura, można powiedzieć, jest skończona. No ona się później przyklei. Bo trzeba podgrzać delikatnie suszarką, żeby klej się rozpuścił i ten. I już cichutko pracuje. Ładnie cichutko pracuje, bez żadnego najmniejszego problemu. Będzie miała taki, no tak jak widzicie, o, ta sprężynka, widzisz? Widzicie, o, jak naciskam, to ona się przybliża. I nawet słychać, że ona pracuje. Delikatnie dystans pracuje, czyli dociąga. Jest wszystko w porządku. Tak jak powinno być, jest złożone. I tak jak mówię, numer silnika, wymiana. Dlaczego wymieniam same łożyska, nie całe silniki? Już mówię. Raz, że są bardzo ciężko dostępne do tego urządzenia. Po drugie, silnik na eBayu w Anglii kosztuje, nie uwierzycie, oryginalny silnik tej firmy kosztuje prawie 250 funtów jeden. Na eBayu ja znalazłem za 150 funtów. Kupiłem jeden. Mówię, jak mi się uda rozebrać i naprawić ten silnik, bo jeszcze nie wiedziałem, jak on jest złożony, skręcony. Więc stwierdziłem, że dobra, kupię jeden, jakbym rozkręcił i popsułbym, no to jest założony jeden, drugi zostawię na razie. Bo to jednak są duże pieniądze. Po czym po rozebraniu, zobaczeniu, jakie łożyska, jak to proste jest wszystko, za to łożyska dałem 20 niecałe funtów, czyli przeliczając na złotówki to wychodzi plus minus 200 zł. Czyli 20 funtów na 4 łożyska, gdzie 2 wchodzą w jeden silnik. Wymiana to jest 20 funtów i własna robota, bo trzeba rozkręcić pudło, wyjąć silniki, wszystko zrobić, złożyć. No to jest 20 funtów, a nie 300 funtów. Jest kolosalna różnica. Dlatego mówię, jeśli ktoś się czuje na siłach, to polecam samemu po prostu rozebrać, oczyścić, zrobić wszystko. Prysnąć sobie, chciałem pokazać ten drugi silnik, ale już jest założony. Ale po wyczyszczeniu i na przykład ja sobie z farbą Hammerite'a ciemną sobie pryskam, żeby to nie rzucało się tak w oczy, a zarazem Hammerite jest na rdze, więc to też troszeczkę wydłuża żywotność takiego metalu, takiego wiatraka. I tak jak mówię, po złożeniu zakładamy i to musi działać. To nie ma tak, że on nie będzie działać. To musi działać. Jeszcze chciałem pokazać, bo tu akurat na tym łożysku, no ten akurat nie ma, a to już jest po innego koloru, piasta w środku, czyli on już
Niby on kręci się, ale coś tu było nie tak, bo już na piaście wewnętrznej, centralnym, tym już był inne zabarwienie, czyli już ciężej pracował silnik. No i tak mówię, zamiast 300 funtów wydajemy 20 funtów i sami możemy zrobić banalnie prosto. Odkręcamy jedną śrubkę, później dwie tu, wyjmujemy kostkę, rozkładamy jedno zabezpieczenie, które jest trzymające ośkę od całego tego wiatraka, wysuwamy, wyjmujemy dwa łożyska, składamy, składamy to z powrotem, skręcamy i sprawa załatwiona. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że komuś się przyda, bo tych filmików, jeśli chodzi o te silniki, kompletnie nie ma, jak to rozebrać, jak to oczyścić, jak to wymienić sobie, jak sobie naprawić, bo jeśli się silnik kręci, nie ma żadnych uszkodzeń elektrycznych, to warto się zainteresować i samemu to sobie zrobić, bo oczywiście jeśli jest elektronika uszkodzona, no to trzeba się zastanowić, bo czasami wymiana elementów może nie pomóc w działaniu tego urządzenia. Natomiast jeśli silnik działa, tylko słyszymy, że huczy głośniej, to po prostu wymienić sobie łożyska i znowu na 8-9 lat, do 10 lat myślę, że będzie spokój. No bo ja już tu mieszkam prawie 10 lat w tym domu, w którym teraz jestem. No nie mogę powiedzieć. Przez 10 lat było cisza, którego godzina się kładę do łóżka, no i słyszę z tych nawiewów w domu, że coś mi zaczyna huczeć. No i wszedłem na górę, na poddasze i słyszę, że kurde, no z boksu huczy niesamowicie, no to co? Trzeba rozebrać i sprawdzić. No okazało się, że łóżyska, tak jak mówię i tak jak pokazałem. Więc niedużo dalej mówiąc i powtarzając się, koszt łożysk 626Z to jest koszt 20 funtów, czyli no 200 zł, no nawet, a 1500 w przeliczeniu na złotówki, a 200 zł to jest kolosalna, wymieniamy, skręcić to ładnie, wszystko oczyścić, skręcić z powrotem i to będzie chodzić z następne 10 lat. Dobra, dziękuję bardzo za oglądanie i dziękuję i do usłyszenia.